Dobry wieczór Państwu. W imieniu burmistrza Nowego Stawu, pana Jerzego Szałacha, a także Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki, witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej przepięknej galerii Żuławskiej. Spędzą Państwo tutaj wyjątkowy wieczór ze Skarbami Muzyki Polskiej. Witamy na koncercie z cyklu Muzyka Polska na Żuławach. Dzisiaj wydarzy się tutaj kilka rzeczy po raz pierwszy. Po raz pierwszy w Galerii Żuławskiej zabrzmi na żywo orkiestra kameralna. Po raz pierwszy usłyszą tu Państwo utwory największych mistrzów polskiej kompozycji w wykonaniu wspaniałej orkiestry pod batutą Marka Mosia. Ale też po raz pierwszy artyści, słynni artyści przekonają się, jak wspaniała potrafi być nowostawska publiczność. W tym roku z Elbląską Orkiestrą Kameralną gościnnie wystąpili Iwona Sobotka, powszechnie doceniana za interpretację polskiego repertuaru wokalnego, w szczególności dzieł Karola Szymanowskiego. Na nowostawskiej scenie nie zabrakło także Szymona Komasy, laureata kilkunastu międzynarodowych konkursów wokalnych. Jakie utwory mogli dzisiaj usłyszeć mieszkańcy Nowego Stawu w Państwa wykonaniu? Utwory Karłowicza, Chopina, Moniuszki na bis i oczywiście Szymanowskiego. Dziś po raz pierwszy zagrali Państwo w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie. Jak koncertowało się wśród tutejszej publiczności w murach odremontowanego kościoła poewangelickiego, zwanego popularnie Ołówkiem? A właśnie, a dlaczego on się nazywa Ołówek? Bo wieża tak jakby przypomina ołówek, tak jakby Państwo spojrzeli. No właśnie, a ta wieża jest dobudowana, prawda? Jakoś... Dobudowana. Dokładnie. Śpiewało nam się niezmiernie przyjemnie, publiczność przyjęła nas owacjami na stojąco, jest to dla nas zawsze taki wyznacznik dobrego koncertu. Myślę, że obydwoje z Iwoną mamy jakąś tam ogromną satysfakcję i przyjemność zjeżdżenia po mniejszych miejscowościach w Polsce, dlatego że ta muzyka jest odbierana gdzieś tam może przez ludzi po raz pierwszy i zawsze gdzieś czujemy, że jeżeli coś zaśpiewamy dobrze, oni to przeżywają dwukrotnie, więc jest to dla nas gdzieś tam ogromna satysfakcja. Nazywam się Marek Moś i jestem szefem artystycznym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Kiedy, jak narodził się pomysł, by właśnie w takiej formie jeździć po Warmii i Żuławach i przedstawiać najsłynniejsze utwory polskich mistrzów kompozycji? Pomysł narodził się, myślę, w głowie pełnej wyobraźni pani dyrektor orkiestry Bożeny Sielewicz i chciała, myślę, zaproponować mieszkańcom Żuław, aby nie musząc daleko przemieszczać się do wielkich miast, móc uczestniczyć w spotkaniu z muzyką na najwyższym poziomie. Czy same przygotowania do koncertu przebiegały bezproblemowo? Czy może napotkaliście przeszkody związane z przygotowaniami do dzisiejszego koncertu? No ja na przykład, zdarzyło się tak, że przez przypadek zapomniałem spodni, ale chciałem tutaj nadmienić, że cudowne panie z Ośrodka Kultury uratowały mi życie, więc pozdrawiam je bardzo serdecznie. Jakie utwory mogła dziś usłyszeć w Państwa wykonaniu nowostawska publiczność? Przywieźliśmy tutaj dzisiaj arcydzieła polskiej muzyki romantycznej i dwudziestowiecznej.
zabrzmiały utwory Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Tadeusza Berda i Stanisława Moniuszki. Także utwory wszystkich najwybitniejszych polskich kompozytorów, którzy położyli wielkie zasługi w tworzeniu polskiej pieśni. Jak się podobał Pani dzisiejszy koncert? Wspaniały, jestem zachwycona. A czy uważa Pani, że tego typu inicjatywa powinna na stałe zagościć w Nowostrowskim kalendarzu? Tak, tak, uważam, że tak. Bardzo pięknie i wspaniale, chociaż jestem przyjezdny. Bo jestem z rejonu Dzierżgońskiego, ale bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podoba. Ja już byłam na próbie w zeszłym roku w Dzierżgoniu, jak była próba i wiedziałam, że to będzie i dlatego chętnie przyszłam. A czy uważa Pani, że takiego, tego typu inicjatywa powinna na stałe wpisać się w kalendarz nowostawskich wydarzeń? Dlaczego nie? Bardzo byśmy chcieli. Dziękuję. Też uważamy, że powinno być częściej właśnie taka muzyka. Taka, to jest rozkosz dla ucha i dla ducha, dla wszystkiego. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy tym, co nas tutaj uszczęśliwili. Bardzo była to uczta dla duszy. Czas absolutnie niestracony, a czas, który poświęcony tutaj, w takim otoczeniu i z taką pyszną twórczością i odtwórczością. Czekamy na więcej. A czy uważa Pani, że tego typu inicjatywa powinna na stale zagościć w kalendarzu nowostawskich imprez? Oczywiście, jak najbardziej. Nie tylko ta, wiele innych również. No, jesteśmy wzruszeni przyjęciem, reakcją publiczności, gościnnością pana burmistrza i wspaniałą akustyką. Wydaje się, że to wnętrze wymarzone do tego, aby móc taką muzykę prezentować i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w Ołówku ponownie. Drogi maestro, wspaniała orkiestro, w imieniu nas tu wszystkich chcielibyśmy bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za ten wspaniały, wyjątkowy koncert. Niech te skromne kwiaty wyrażą naszą wdzięczność. Pozdrawiamy serdecznie telewizję Malbork i zapraszamy na więcej koncertów festiwalowych i nie tylko. Iwona Sobotka. Szymon Komasa. I aby tradycji stało się zadość, drogi maestro, poprosimy o bis. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za tak gorące przyjęcie. Jest nam tu z Państwem bardzo miło. I raz jeszcze chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi, który przyjął nas w tym mieście i ugościł iście po polsku. Także serdecznie dziękujemy Państwu. A z naszej strony zabrzmi skerco jeszcze jednego wielkiego polskiego kompozytora, Stanisława Moniuszki. Będzie to fragment jego pierwszego kwartetu. Thank you.
tvregionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja24.pl. To my tu kręcimy.